Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja Mestrojak i dzisiaj pogramy sobie w Horizon Zero Dawn. Mamy misję poboczną, tak? Obóz buntowników. Dla mnie pragniemy mów z Nilą. Zobaczymy. Będzie ten obóz buntowników. Zapiszmy sobie szybko grę. I zawołajmy sobie bieguna. Ciemność właściwie. Chodźcie, bieguny. Idziemy. Jedni. Jo. Żeby pobiegniemy. Ja. To już jest, no to jest tak prosto, szybko sobie podpiekniemy i zobaczymy tą misję. Nie miała walczyć znowu. Tak mi się wydaje. Bar mówił o obozie bandytów, jakiejś metalowej ruinie. To musi być to miejsce. Pilnieć się tu na baczności. O, już mi wykryły. Dobrze. O, bądź bandytów. Zbierajcie się was! Nie ma sygnału! Mam misję poboczną, bo nie ma. Zajmę się sygnałem! Nie, płyń. Alarm! Nie, to nie ma. Chodź, że poszliśmy. Znowu coś zginął. Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. Po co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może... popracujemy razem. Zabijemy. Pewnie. Kim jesteś? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. W porządku. Zobaczymy to. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim. Prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. Ale dużo. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. Zabij butelnik, gdzie mi się tak raz. Gdzie są te butelnicy? Tu. Jesteśmy tak w miejscu dobrym. No idziemy do bitwy. Chodźcie tutaj. Nie ma ciebie. Potoczej! 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 Nie bitwa.
komando. Widzisz, komu te są, tak? Zaczął się wara, co? Może mu wczarbu? O ja, jest wiele. Zginął szybko. Razem na nią! Jeszcze razem na nią, no tak. Chyba nawet ci wzięli ludzi w niego. Coś więcej jest. Tam się to zjest. To cię zaboli! To mi nic nie zaboli, wiesz? To mi nawet nic nie robi, wiesz? Pociągnie cię po kroje! Gdzie ty jesteś? Nie widzę ciebie. A, to jest ten. Idziemy sobie. Chyba włączyły Arma, tak? Idziemy sobie dalej. Tutaj są. Nic nie miałeś. Kogoś trzeba załatwić. Ktoś się przede mną. A przede mną się nie da ukryć. Jedna osoba została. Koniec szukania. Wygrała. Bez matki? Powiedziałaś? Nie boję się śmierci ani zabijania. No dobrze, że się nie boisz. Została jeszcze jedna osoba, tak? Tak, już został. Mi się wydaje. Ucieka. No i poraż. Gdzie on ucieka właściwie? Będziesz szukać czy nie? To będzie tak skrada, nie skoro się. O, i my się wychowywa. I nie ma obozu budowników. Chwilę. Porozmawiajmy. Pohandlujemy sobie. Dobra, pohandlujemy sobie z tym. Sprzedamy sobie surowce, ubranie. Ubranie sobie sprzedajemy. Te. Właśnie nie da się sprzedać. Te sprzedajemy. Te się nie da się sprzedać. Modyfikacje. Jakie ubranie można kupić od ciebie? Ubranie. Broń. Broń jaką można kupić od ciebie właśnie. Tą broń. Potyka coś. Szkarca. Projekt wyniszczył się, projekt kość. Dajemy amunicja, poręczność. W ogóle oferta oferuje szybkość, kosztu, szybkość.
może też przydamy. Szlopce też przyda. Czekaj. Bo czego mam dużo? To mamy podwójne, tak? To jest przydam, żeby to. Właściwie. Przydaj wiele. Wszystko przydaj. Czego mam podwójnie? Biguna czujki. Roślinki. Rzut mam mało. Dobra. Mikstury jakie masz? Właściwie co to jest? Nie, ja chciałem zobaczyć, co to właściwie jest. Płatka poważająca. Wywiar regenerujący. Łączenie pułapki upokajające. Okej. Poczekaj. Czy mógłbym się do ciebie odezwać? Ty? To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. Co? W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. Skąd pochodzisz? Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. Aha. Jeszcze żadne? W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Czemu jesteś wyrzutkiem? Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście. A on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Zobaczmy. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. Ci wszyscy to wnikowie. Weź bramę i ten, nie? I szybko sprzedajmy. Magazyn pełny, tak? Szybko sprzedajmy sobie jakieś surowce. Pozbierałem te surowce, które były. Takie też się przydadzą. Nie mam miejsca. To na to ma miejsce? Tu będzie też przydadzą. Ty wroga widzisz, a wróg ciebie nie.
właściwie jest? Łuki, strzały. Ty. Tyle źródła nie mogłeś zebrać. Wytłoczmy strzały. Widzisz to też? Obieś to nie. Czyli co mi potrzebne do obienia? Obieś też strzał i potykacza. Aha. Czyli okruchy mi potrzebne są do strzał? Okruchy i patyki. Dobra, przyszmy sobie. Tu jeszcze jakieś misje jest. Gdzie to działam w ogóle? Lekkie to nie jest. Przejdźmy do Niny. Nile. Pobiegniemy sobie do niego. Pogadajmy z nim. Uleczmy się trochę. Przejdźmy sobie to działa. Miłe uczucie, co nie? Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? I znowu, kim ty jesteś? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie. Nie, one nie mają tego błysku w oku. Bandyci? Bandyci coś ci zrobili? Nie. Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, tak. Nie. Dla sportu. A, to sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Okej. Nie wiem, kto jest gorszy. Ty czy oni? My stoimy. Oni nie. Znaczy, byliśmy lepsi. Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie. A bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. Jechałem daleko, mamy tam iść. Wow. Mi się potrzymamy. Tak, żeby... Główna chwila chyba, no. Postupiła to dwa... I tam przejdźmy z kwestią. To jest dość blisko. Osiągnąłem 12 poziom. Zawołajmy sobie do Tuna. O, biegnie. Biegnie. Ale on biegnie. Dziękujemy, bo jedziemy dalej. Bio. Jakieś... Same gierze, bo jakieś... Miasto! Mam nadzieję, że bym nie zauważył, bo nie miałby przejść, czy dalej przejść.
Korona. Nora. Wygląda bardziej jak obóz wojskowy. Najlepsze dni ma już no i co z tego, że Kardzia zablokowali dolinę? Jesteśmy Nora! Nic nas nie zmusi do opuszczenia Świętej Ziemi. Pełno misji. Tylu rannych. Plemię poniosło poważne straty. Ciekawość jest dla marzyciela. Jest poszukującą? Nie dla wojny. Podejdź tu. Niech na ciebie spojrzę. Powinienem polować, a nie stać jak... gołek cały dzień. Gdzie jest Mera? Zamieć śnieżna, biała jak kości. To moje. Dobra, to było ponure. Poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do Południka. Do stolicy Kardzia. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże Fort Kardzia. Ponoć Kardzia zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Fort Kardzia. Więc Fort Kardzia znajduje się na zachodzie, a dopiero za nim Południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Kardzia zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Okay. Nora wycofali się aż tutaj, do Korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Skażenie? Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Chaos to inne opcje. Korona Matki strzeże krańca Świętej Ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce. Nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o Południk. Obrona wioski. To ty odpowiadasz za obronę? Korona Matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w Koronie Matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Skażenie jest wszędzie. Pełno misji pobocznych. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz to już wiem. Mam młodzieżkę skażoną z ciała, tak? Zablokowali dolinę, aby uchronić. Tu będzie zapis gry. Się przed skażeniem. Dobrze. Karca. Chowają się za skażeniem. Następnym razem wspomnę na kazamarzach. Ze skażeniem. Czysto szybko podróży pozwala szybko wrócić do już obiecanych osób osady powieść. Dobra, ja się z wami żegnam. Żegnam was, Roya. Moja wina.
Trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Pa! Do ataku.